Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Myślę, że trzeba zrobić małą erratę do speedtestu odnośnie Huawei P20 Pro i Samsunga Galaxy S9 z plusem. Pamiętacie, ostatnio ten speedtest strasznie narzekałem, że ROM, który ostatnio wyszedł, wtedy był najbardziej dostępny dla S9. No strasznie rąbał wszystko, wydajność dziwna była. Aplikacje w pamięci były ubijane, także aż szkoda gadać. Wyszedł nowy ROM, więc sprawdźmy, mam wrażenie, że poprawiono już te problemy, więc może zobaczmy, jak to teraz wygląda, który okaże się szybszy, czy Huawei P20 Pro, czy Samsung Galaxy S9 z plusem. Specyfikacja wiadomo, Exynos 9810, 6 GB pamięci RAM, a po stronie Huawei Kirin 970, również 6 GB pamięci RAM. Oba telefony zoptymalizowałem, czyli są tak, jak działają, tak jak być powinny, są wpięte tylko i wyłącznie do sieci Wi-Fi, mają włączoną lokalizację, nic poza tym. O, tu się Atmos włączył, tego też wyłączymy. I praktycznie komplet zainstalowanych tych samych aplikacji, tej samej sieci są, więc sprawdźmy, który jednak okaże się tym razem szybszy. Więc lecimy. Pierwsze co oczywiście sprawdzamy, otwieranie pamięci, pozostawanie ich w pamięci RAM. Później to samo z grami, więc lecimy. Pierwsze co, Allegro. Minimalnie szybciej, S9. AliExpress, również dla S9. Ceneo dla Huawei'a. Galerie, powiedziałbym, że tak samo. HBO Go, szybciej S9 z plusem. Ipla. O, tutaj jakieś trzeba coś potwierdzić, więc zrobimy mały... jeszcze raz uruchomimy Ipla, żeby wszystko sprawdzić, jak to wygląda, który był szybszy. Więc lecimy jeszcze raz, mamy Ipla dla S9. Jak dojadę, wygrał Huawei. Mapy bym powiedział, że praktycznie remis. Player.pl. Player.pl dla Huawei'a. Następnie OLX. OLX powiedziałbym, że tak samo. O, dostałem powiadomienie z Twittera, to może od razu je wywalimy. O, i niepotrzebnie YouTube się uruchomił, więc też go zamykamy. Co my tam skończyliśmy na OLX-ie? Następnie mamy Pyszne.pl. Minimalnie szybciej Huawei. Portal, tak samo szybko. Sklep Play, minimalnie chyba S9. Spotify dla Huawei'a. TapTalk dla Huawei'a. TripAdvisor dla S9 z plusem. Twitter jest remis. Uber. Uber bardzo też remisowo, może S9 szybciej. Wykop widać, że dla Huawei'a. I YouTube minimalnie szybciej S9. Dobra, trzeba by podliczyć, który ile razy, ale powiem Wam, że te różnice, które widzę, to są może bardziej błąd pomiarowy, więc powiem Wam, że równie szybko tym razem, czyli nie w teraz w tym momencie nie widzimy takiej wielkiej przewagi, jeżeli chodzi o Huawei'a nad S9. Widzicie, co potrafi zrobić dobry ROM, znaczy się nieskopany, tak to nazwijmy. Dobra, sprawdźmy, co z pozostawaniem w pamięci, czy wszystko jest. Tutaj mamy doczytanie w S9 w pamięci, AliExpress też w pamięci w obu. Ceneo, tu mamy do czytania w S9, jesteśmy w pamięci RAM. Galerie w RAMie. HBO Go, tu widać, że jest w pamięci RAM, tu nie kliknąłem, ale też jest w pamięci RAM. Ipla, tu jest restart, tu jesteśmy w RAMie. Jak dojadę? W pamięci RAM, tu coś małe do czytanko, ale bardzo małe. Mapy, też raczej z RAMu. Player.pl, tu widać, że jest doczytywany w S9 w ramie. Widzicie, poprawiło się nagle wszystko w S9. Polecam zobaczyć poprzedni mój speedtest, a się zdziwicie. OLX w pamięci RAM w obu przypadkach. Pyszne.pl. Pyszne.pl niestety zawsze się praktycznie restartuje, więc ta aplikacja nie potrafi pozostawać w ramie, nie wiem czemu. Pizza Portal w
pamięci RAM w obu przypadkach. Sklep, tu widać doczytanie. Tu jesteśmy w RAMie, Spotify. Też w pamięci RAM, ale widzicie, to wywołanie trochę w Huawei'u trwa czasami dłużej, mimo że jesteśmy z RAMu, a widzimy, że jest szybciej. Tu TapTalk też w RAMie, TripAdvisor, tutaj restart, tu jesteśmy w pamięci RAM. Twittery, tu coś doczytywało, tu od razu z RAMu wyskoczyło. Uber, restart, w S9 jesteśmy w RAMie. Wykop w obu przypadkach w RAMie, ale widzicie, w Huawei'u coś tak delikatnie ten. I tak samo w tym wypadku, więc popatrzcie, wystarczyło naprawdę poprawić ROM w S9 i jest super. Wydajność wróciła do takiego poziomu, czyli jest praktycznie remisowa albo o wiele, albo może nawet minimalnie lepsza od Huawei P20 Pro, jeżeli chodzi o RAM S9, tak jak było na początku. Wszystkie aplikacje wczytują się z RAMu, czyli tak jak być powinno, czyli tutaj wygrywa ewidentnie S9. Huawei, widzieliście, niestety ubijał apki, nie wracały nam z RAMu, więc dobra, teraz sobie wyczyśćmy pamięć i zobaczmy, jak to będzie z grami. Teraz też troszeczkę przyciśniemy obie jednostki. No i zobaczymy, co tym razem. Asphalt 8. Który będzie szybszy? Na razie widzimy małą przewagę Huawei'a. Ale który pierwszy odpali grę? Tak, minimalnie szybciej Huawei w asfalcie. Idziemy dalej. Temple Run 2. Teraz widzimy prowadzenie z dziewiątki. I czy tak będzie do samego końca? Tak, już widzimy animację i S9 wygrywa. Jakieś reklamowe bzdetki, to nas nie interesują. Idziemy dalej. Subway Surfers. Co w tym przypadku tego tytułu? Też widzimy, że chyba S9 jest tak, również wygrywa. Czyli mamy 2 do 1 dla S9, jeżeli chodzi o gry. Może troszeczkę jasność dajmy większą na SC, bo widzę, że tu w Huawei jest mocniejsza, ale to akurat do wydajności nie ma nic wspólnego za bardzo. Idziemy dalej. Dead Trigger 2. Kto w tym tytule okaże się szybszy? Minimalnie S9, ale to bardziej błąd. Kwestia dotknięcia palcem, więc praktycznie powiedziałbym, że remis. Asphalt Extreme. S9, znowu. Idziemy dalej. Unkilled. Na razie widać, że prowadzi S9 z plusem. Czy tak będzie do samego końca? No cóż, czekamy. Czekamy. Jestem bardzo ciekaw, czy to tak się zakończy. Ten tytuł często wiele mówi. Tak, znowu mamy wygraną S9 z plusem. Huawei. Po tym tytule widzimy, troszeczkę z tyłu. Idziemy dalej, tym razem obciążamy znacząco bardziej. Tekken. Widzimy pasek z postępem, z procentami. I cóż, kto będzie szybszy? No, czekamy, coś tam sobie dociągają, dogrywają. Słyszymy dźwięk już z jednego telefonu, tylko z którego? Albo i może z dwóch. Zaraz zobaczymy. Tym razem Huawei pierwszy. Wygrana Huawei, a jednakże ten tytuł coś sobie dociągał. Pewnie jakieś dane w tle. Więc za chwilę go, niech się tylko na SC, może już ciszymy troszeczkę. Niech się on na S9 uruchomi do końca. Zabijemy go. Wyrzucimy go z pamięci. No dawaj. Dobra. Tekken ubity. Tutaj też go ubijamy. I jeszcze raz, żeby było sprawiedliwie. Tekken. Już nie będzie ściągał zbytnio danych z netu. Gdyż ma pewnie wszystko już aktualne, więc tylko niech się odpalą. Zobaczymy, gdzie będzie szybciej. No jednak coś cały czas dociągają. Ale zobaczymy. Jakieś drobiazgi. Już słyszymy z S9 dźwięk. W przypadku Huawei'a, no widzicie procentowo, tak, tym razem bez dociągania danych S9 wygrywa. Po raz kolejny, następny z tytułów, PUBG,
czyli Play Arena Battleground w wersji mobilnej. Co tu się stanie? Aż jestem ciekaw. Czy P20, czy S9 z plusem? Na razie widzimy minimalnie prowadzi nam SK. Może coś tu sobie wykonują, jakieś drobne operacje. Weryfikują dane, ale może minimalnie, ale bardzo minimalnie coś tu się stało, szybciej. Gdzie? No nic, jeszcze jest cały czas loading. To nadal czekamy. Czekamy. W mgnieniu oka może minimalnie szybciej Huawei, ale to raczej powiedziałbym, że Remi, bo bardziej to na błąd kliknięcia by wyglądało. World of Tanks. Co tu się stanie? To się stało, że w S9 już jesteśmy. Czyli teoretycznie S9. I co my tu jeszcze mamy? Dwa tytuły. Trochę troszeczkę mniej wymagające. Flip Diving. Widać, że wygrała S9. I ostatni tytuł. Crossy Road. Widać, że S9 jest z przodu. No i wygrywa. Czyli trzeba jednak zmienić zdanie o S9. Znaczy, może tak, nie zmienić zdanie o Samsungu, bo potrafi zrobić ROM, który kompletnie sypie nam wydajność, działanie, zarządzanie RAM-em w przypadku S9. Co powoduje to, że wtedy P20 była lepsza. Ale aktualnie, jeżeli chodzi o gry, jak dla mnie wygrywa S9. Aktualnie są bardzo blisko siebie, ale minimalnie lepiej S9. Dobra, sprawdźmy RAM w przypadku gier, bo na pewno te 6 giga już ostro obciążyliśmy. Co będzie w RAMie, a co nie? O, pierwszy strzał. Asphalt Extreme w Huawei w RAMie, w S9 nie. Temple Run 2 w S9 nie jest w RAMie, w Huawei jest. Następnie Subway Surfers zrestartowany w S9. No, szkoda. Następnie mamy Dead Trigger 2. Czyżby jednak z tym RAM-em nie jest tak do końca super w przypadku gier, bo znowu wszystko ubijane. Widzieliście. Tutaj w końcu coś w RAM-ie w SC. Pierwszy tytuł. Unkilled. Znowu restart w SC. Nieładnie. Czyli jednak to nie zostało zrobione tak, jak być powinno. Następnie mieliśmy Tekkena. Tekken w obu przypadkach w pamięci RAM. PUBG w RAMie w obu przypadkach. Następnie mieliśmy World of Tanks. World of Tanks też jest z RAMu. Mieliśmy Flip Diving. Flip Diving również w RAMie. I mamy Crossroad w RAMie. Czyli jednak jeżeli chodzi o gry, RAM nie został nadal naprawiony tak dobrze w tej S9 z plusem. Huawei w tej kwestii wygrywa i to znacząco. Widzieliście, praktycznie chyba wszystko się w Huawei odpaliło w RAMie, jeżeli chodzi o gry. W przypadku S9, no niestety te gry były ubite, czyli coś zrobiono z wydajnością. W przypadku aplikacji no jest ok, że one są odpalane z tej pamięci RAM, ale w przypadku gier nadal nie jest tak, jak było na początkach przy pierwszych ROM-ach S9, że wszystko śmigało i hulało tak, jak być powinno i wyskakiwało z RAMu. Tutaj niestety nie. Więc jeżeli jednak chodzi o gry i RAM, to Huawei nadal prowadzi, ale no cóż, widzieliście, poprzednie wnioski były jakie były, wystarczyło naprawienie czegoś w ROMie i S9 jest szybsza. Możliwe, że Huawei znowu coś naprawi, Huawei będzie szybszy. Później za S9 coś skopie i tak w kółko, i tak w kółko. Szczerze mówiąc, naprawdę telefony wydaje się, wynika, są naprawdę bardzo porównywalne, mimo że w benchmarkach wypada lepiej S9, Huawei trochę troszeczkę gorzej, ale jeżeli chodzi o normalne działanie, widzicie, mały upgrade filmu i są zmiany. Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzach, oczywiście, jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, dajcie mi znać. Nadal macie linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, myślę, że warto zacząć. Łapka w górę też zawsze się przyda. No i cóż, speed test, wersja 2.0, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 z plusem. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!